Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Wywiązała się panika dotycząca rejestracji drobiu w nowym roku, więc chciałbym wam mniej więcej powiedzieć, jak to wygląda i rozwiać wszelkie wątpliwości, jeżeli chodzi o takową właśnie rejestrację kur. Chcę powiedzieć już na samym wstępie, moi drodzy, że naprawdę nie ma się czym przejmować i takiej rejestracji drobiu się przynajmniej w najbliższym czasie nie zapowiada, że musimy to robić od jednej kury, tak jak to kiedyś były takie przecieki, że przejdzie, czy to taka ustawa, czy w ogóle będą rozmowy na ten temat. Na razie w tej kwestii nic się nie zmieniło, także możemy spać spokojnie, mając powiedzmy do tych 50 sztuk, kiedy trzymamy kury na własne potrzeby, bo mniej więcej tyle się przyjęło, że możemy mieć. Oczywiście też z drugiej strony, słuchajcie, nikt nam nie przyjdzie do kurnika, nikt nam nie będzie liczył czy sprawdzał jakikolwiek urzędnik, czy my tych kur mamy 49 czy 51. Jest to po prostu wartość umowna. Natomiast myślę, że każdy z nas domyśla się, że jeżeli kur byśmy mieli 300, to raczej nikogo nie przekonamy, że te kury są tylko i wyłącznie na nasze potrzeby. No raczej nie. Wtedy też kurki kupujemy, słuchajcie, po to, żeby traktujemy to bardziej w kategoriach zarobku, jeżeli tych kur już jest tak dużo. Natomiast do tych 350 kur, jeżeli chcecie je mieć, wtedy trzeba taką hodowlę zgłosić. Natomiast nie ma tych procedur, co przy dużych fermach. Jeżeli jest to powyżej 350 kur, wtedy zaczynają się schody, ponieważ wchodzą sanepidy, wchodzi weterynaria i wygląda to zupełnie inaczej. Są nawet, słuchajcie, procedury dotyczące jakichś tam okienek, drzwi i tak dalej w kurniku. Także to już są bardziej profesjonalne tematy. Ale jeżeli chodzi o te takie, powiedzmy, mniejsze hodowle do tych 350 sztuk kurek, jak najbardziej możemy wszystko trzymać, a do tych 50 nawet nie musimy nigdzie tego zgłaszać. Trzymamy to dla siebie. Średnio z tego, co piszecie u was w gospodarstwach czy u was w hodowli, tych kur jest między 10 sztuk a 50 sztuk. Średnio tyle wychodzi, jeżeli chodzi o moich widzów. Na kanale jest nas prawie 8 tysięcy osób, z czego powiedzmy 80% to są hodowcy drobiu. No to można przyjąć, że z tych 80% około połowy właśnie ma te do 50 kurek, więc was to dotyczy. Wy nie musicie nigdzie tego zgłaszać, możecie sobie, słuchajcie, trzymać kurki tak jak trzymaliście, nic się nie dzieje. I chcę podkreślić, że to nie dotyczy tylko kur niosek, ale dotyczy wszystkich. Czy to są kury ozdobne, czy kurki brojlery, czy kurki nioski. Wszystko w tym momencie, jeżeli chodzi o kurki na własne potrzeby i jajeczka, od nich wygląda tak samo. Oczywiście raczej na jajka od drobiu to będziemy kupowali, słuchajcie, kury nioski, a nie kury brojlery, ponieważ kury brojlery, jak sama nazwa wskazuje, raczej nie są przeznaczone stricte na jajka, chociaż one też jajeczka niosą. Bardziej mówimy tutaj o kurkach nioskach typowych, jakie możemy spotkać na giełdach, bazarach, jakichś tam targach, i takie najczęściej my jako hodowcy po prostu kupujemy. Przerywnik mały, gdyby się pojawiło oczywiście jakieś pytania do tego momentu, komentarze, coś byście chcieli napisać, z czymś się nie zgadzacie albo zgadzacie, to oczywiście piszcie śmiało w komentarzu pod filmem. Ja na wszystkie pytania, tak jak zauważyliście, staram się odpowiadać, więc i na to pytanko wam odpowiem. Kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, jeżeli chodzi o nioski tutaj i rejestrację tych kur. Ja czytałem ostatnio jakieś artykuły i faktycznie, słuchajcie, na zachodzie pojawiło się trochę więcej tych restrykcji i tam no, muszą rejestrować ten drób, tam też mają jakieś trochę inne instytucje, natomiast trzeba to robić. U nas na razie tego nie ma i myślę i uważam, że przy tak małych ilościach, słuchajcie, przy tak małej skali, jak najbardziej cały czas będziemy mogli to robić. Oczywiście wiadomo, że dla dużych korporacji, dla dużych firm lepiej by było, gdybyśmy kupowali jajka typowo w sklepie, gdybyśmy wszędzie ze wszystkim zaopatrywali się w dużych dyskontach, no ale tak to nie działa i miejmy nadzieję, że nigdy tak nie będzie. Dlatego trzeba wspierać, starać się wspierać chociaż małych hodowców, nie tylko hodowców drobiu, ale również ludzi, którzy uprawiają warzywa, owoce, ponieważ wierzcie mi, że dzięki tym ludziom również mamy jakąkolwiek konkurencję na rynku, no i mamy te produkty dużo świeższe, dużo lepsze, ze względu na to, że one nie muszą iść takim łańcuchem dostaw, tylko bezpośrednio kupujemy od rolnika, od osób, które na przykład mają taką pasję, a nie robią tego tylko i wyłącznie zarobkowo. No ale to już jakby w drugiej kolejności, każdy robi tak jak uważa, ja wam mówię mniej więcej stricte, jak to powinno wyglądać, a jak to jest na rynku, to już sprawa odrębna. Więc podsumowując to wszystko, o czym powiedziałem, nie martwcie się, moi drodzy, nie przejmujcie się, wszystko powinno być przynajmniej na razie dobrze. Ja wiem, że tam się pojawiły wcześniej jakieś tam inne artykuły, pytaliście mnie, jak to będzie wyglądało w tym nowym roku, więc wam mogę powiedzieć, że na pewno na styczeń będzie tak, jak mówię. Co będzie dalej, raczej nie wiem. Kurki są na tyle małymi zwierzątkami, że tutaj nie martwiłbym się za bardzo tym. Nie wiemy, co tutaj zrobi dalej nowy rząd, co oni wymyślą, jak oni to będą wszystko przepychać i tak dalej, te ustawy. Natomiast przy dużych zwierzętach też słyszałem, że pojawiły się takie pomysły, że na własne potrzeby
dla siebie możemy trzymać, czy to jedną krówkę, czy to jedną świnkę, czy kózkę. Jeżeli coś wiecie na ten temat więcej, to możecie napisać, bo ja uważam, że to by było super, żeby każdy mógł sobie tak trzymać. Oczywiście wiadomo, że ludzie w mieście raczej trzymać tak tych zwierząt nie będą, ale mówię to o osobach, które mieszkają właśnie na wsi, czy gdzieś tam na przedmieściach. Myślę, że osoby z miast też jak najbardziej by chciały takie mięso, czy w ogóle, jeżeli ktoś ma warunki, to po prostu hodować, trzymać te zwierzęta. Też nie każdy, bo no, jest to mimo wszystko jakiś obowiązek. Czasami jest to kłopot dla niektórych. Niektórym to śmierdzi, brzydko pachnie, nie podoba się to, więc niektórzy tego robić nie będą, ale część ludzi mimo wszystko robić to będzie, więc ważne by było, żeby chociaż tym ludziom pomóc i jakoś te osoby wspierać. Tutaj w tym przypadku właśnie mając do czynienia z tak małymi zwierzętami, takie nazwijmy, no takich problemów raczej z rejestracją nie powinniśmy mieć, co jeszcze słuchajcie jest plus, nawet jeżeli macie jakieś inkubatory, później macie z nich pisklaczki, małe kurki dalej i tak dalej, to się okazuje, że trudno jest zweryfikować, ile tych kurek jest naprawdę. Więc no jeżeli ktoś nie ma jakiejś wielkiej hodowli na wielką skalę, nie reklamuje się, to jak najbardziej te 10, 15 czy 30 kurek może sobie trzymać. One też wtedy nie będą jakoś bardzo głośne, ponieważ jest to za mała ilość. Także mając te parę kurek, można sobie taką hodowlę zakładać i nie ma żadnych obaw. Ja na bieżąco będę was informował, ponieważ na bieżąco sobie coś tam czytam, przeglądam, więc myślę, że gdyby się coś pojawiło, to jak najbardziej postaram się to skomentować. No i też jeżeli wy byście mieli jakieś artykuły, coś byście się chcieli dowiedzieć, coś jest niejasne, to możecie tam napisać w komentarzu, ja się postaram na te pytanka wam odpowiedzieć, czy na jakieś komentarze, które właśnie mogą się w filmie pojawić. Na zakończenie, moi drodzy, jeszcze tylko chcę powiedzieć, nie wiem, czy ten odcinek wrzucę w nowym roku, czy jeszcze w tym starym roku, nie mam pojęcia. Wszystkiego dobrego, najlepszego w nowym roku, żeby ten rok, słuchajcie, był, który przyjdzie albo który już jest, dużo lepszy niż rok poprzedni, a przynajmniej żeby nie był gorszy. Ja z doświadczenia na temat jeszcze tej rejestracji, słuchajcie, mogę wam powiedzieć, że naprawdę nie ma się czym przejmować. Rozmawiałem z paroma ludźmi, którzy siedzą właśnie w tym temacie i oni mówią, że no przynajmniej na razie tak wygląda rynek, że nie ma się czego obawiać. Są restrykcje dotyczące chowu klatkowego, ale ten chów nas jako hodowców raczej nie dotyczy i dotyczyć nie będzie. Wcześniej była tam kontrowersja właśnie dotycząca tej rejestracji drobiu, dość duża, to było jakieś około rok temu, czy też nawet więcej, natomiast na razie jest spokój i nie ma się czym przejmować i podkreślam jeszcze raz, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie kur niosek. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!